W sobotę 14 kwietnia, na dzień przed świętem Miłosierdzia Bożego, Polonia z wielu miast prowincji Ontario i Quebec ponownie pielgrzymowała do Wilna na ontaryjskich Kaszubach. Zapraszam na sprawozdanie z tego ważnego wydarzenia religijnego. Zorganizowanej przez Konferencję Polskich Księży na wschodnią Kanadę tradycyjnej pielgrzymce do obrazu Jezusa Miłosiernego, znajdującego się w parafii Matki Bożej Królowej Polski, założonej w 1875 roku najstarszej polonijnej parafii w Kanadzie, wzięli udział członkowie polonijnych parafii i misji, m.in. z Toronto, Mississaugi, Brampton, Oshawy, Kingston i Montrealu. Wśród duszpasterzy byli proboszczowie kilku polonijnych parafii wraz z przewodniczącym Konferencji Polskich Księży ojcem Januszem Błażejakiem i jego zastępcą księdzem Stanisławem Rakiejem. Ojcowie franciszkanie z Montrealu, były proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wilnie, ojciec Mirosław Olszewski, pełniący obecnie ten urząd w nieodległej od Wilna parafii świętego Kazimierza w Round Lake oraz teraźniejszy proboszcz ojciec Wojciech Błach. Uroczystej mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz, ordynariusz diecezji z Grodna, przewodniczący episkopatu na Białorusi, który także wygłosił kazanie. Eucharystię uświetniły poczty sztandarowe organizacji parafialnych oraz rycerze Kolumba z koła świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze i parafii z okolic Wilna i Barry's Bay. Wygłaszając homilię poświęconą ustanowionemu przez błogosławionego Jana Pawła II świętu Miłosierdzia Bożego, biskup Kaszkiewicz przypomniał także wzruszającą historię powstania znajdującego się w świątyni obrazu Jezusa Miłosiernego autorstwa świętej pamięci Anny Klepsztul, przykutej do wózka inwalidzkiego malarki z Taboryszek w okolicach Wilna na Litwie. Ksiądz biskup, który pracował przez 10 lat w parafii Świętego Ducha w Wilnie, gdzie znajdował się pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego namalowany według wskazówek świętej Faustyny w 1934 roku przez Eugeniusza Kazimierowskiego, znał Annę Klepsztul, jej twórczość i cierpienie. Wspomnijmy, że ze względu na duży rozmiar obrazu i unieruchomienie malarki na wózku, płótno musiało być zawieszone ponad nią, aby w trakcie malowania, które odnotujmy miało miejsce podczas Wielkiego Tygodnia, mogła sięgnąć pędzlem nawet jego najwyższych punktów. Po trwających blisko 2 lata staraniach rycerzy Kolumba z koła świętego Maksymiliana Kolbe obraz przywieziono do Wilna w Ontario, gdzie w październiku 1997 roku miała miejsce jego intronizacja, której dokonał ksiądz biskup Brendan O'Brien. W swym kazaniu ksiądz biskup Kaszkiewicz mówił także o losie Polaków na byłych kresach Rzeczypospolitej, o ich trwaniu w wierze pomimo rozmaitych trudności i szykan ze strony reżimu komunistycznego. Drodzy rodacy, bracia i siostry, czciciele Bożego Miłosierdzia, przywożę dla was pozdrowienie od rodaków mieszkających nad brzegiem Wili i Niemna, miasta Wilna i Grodna, które są bardzo bliskie nie tylko na pewno mojemu sercu, ale także niektórzy macie korzenie, a łączy nas jedna wiara, jeden chrzest, łączy nas Jezus Chrystus i Matka Boża Miłosierdzia, której również w tej świątyni waszej przepięknej znajduje się wizerunek, Matka Boża Ostrobramska, jak również przepiękny obraz Jezusa Miłosiernego, a którego oryginał, pierwszy z namalowanych obrazów, a wskazał sam Jezus Chrystus, zwracają się do siostry Faustyny i to dzieło powstało w Wilnie w 1934 roku. Wilno, to Wilno i tamto. Odległość jest wielka, 6-7 tysięcy kilometrów, ale nie o to chodzi. Jak kiedyś powiedział wielki kardynał Hlond, że między nami nie ma dali. To jest prawda. Po homilii ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz dokonał poświęcenia ikony błogosławionego Jana Pawła II, autorstwa dziennikarki Katolickiego Studia Młodych Kingi Paściszewskiej.
Tego samego dnia obok ikony umieszczono będącą w posiadaniu parafii relikwię Jana Pawła II, skrawek zakrwawionej sutanny, którą nasz papież miał na sobie w chwili zamachu na placu św. Piotra 13 maja 1981 roku.